związku z tym, ostatni punkt merytoryczny, oświadczenia i komunikaty. I tutaj chciałbym Państwa, myślę, że Państwo też o tym wiecie, bo to pismo w sprawie ordynacji wyborczej jest w korespondencji. Prosiłbym, żebyście Państwo też nad tym tekstem i projektem zmieniającym ordynację wyborczą dla dzielnic się pochylili, zapoznali, przeczytali, no bo to będzie dotyczyć, no zwłaszcza tych spośród Państwa, którzy będą kandydować w przyszłości. Jeżeli będą jakieś uwagi, wnioski, to prosiłbym, żeby zgłaszać do zarządu. Także tutaj został, chciałem Państwa powiedzieć, że jest wpłynął do nas projekt studium zagospodarowania przestrzennego i warto też, żebyście Państwo z tym zapoznali, jeżeli będą jakieś uwagi, no to warto je przesłać. Nie moglibyśmy dostać jako czy całe studium, czy będzie możliwość przesłania Państwu całego studium na maila, tego szczerze mówiąc? Da się, tak Pani zna. To jest najwyższe, co Pan przychodzi, też może. Koordynacja. No, jeżeli jest taka wola ze strony Państwa Rady, to oczywiście przyjdzie. Ja proszę. To wszystko. No to wszystkim będzie zostało przesłane. Jakieś oświadczenie o komunikatach, tak? Szanowni Państwo, właśnie w nawiązaniu do tego projektu uchwały, ja mówiłem o tym artykule, chciałem ją odczytać, dosłownie są 3 minuty, który był w Gazecie Krakowskiej w rocznicę wyborów do Rad Dzielnic. Drugą rocznicę Gazeta Krakowska sobie zrobiła taki sondaż wśród radnych miasta, to sądów na temat dzielnic, chciałem go odczytać, jeżeli można, to są dosłownie 5 minut. Czytaj. No proszę. A więc tak. Dziś mijają 2 lata od wyborów Rad Dzielnic Krakowa. Radni miejscy twierdzą, że to najsłabsza kadencja od wielu lat. Do najniższego szczebla samorządu dostało się wiele osób w przypadku. Z powodu rozdzielenia wyborów od wyborów do Rady Miasta przez rządzący wtedy PiS frekwencja sięgnęła zaledwie 12%, wcześniej ponad 30%. Wystarczyło skrzyknąć rodzinę i znajomych, aby dostać posadę radnego dzielnicy. O czym oni radzą? Środki z budżetu miasta na inwestycje, o których w pełni decydują rady, zmniejszyły się przez 2 lata z 18 do 9 milionów złotych. Teraz Rada Miasta zapowiada reformę dzielnic. Domaga się ograniczenia liczby radnych, lepszego wydawania pieniędzy. Radni dzielnicowi zarzekają się jednak, że udało im się zrobić sporo dobrego. Remontowali chodniki, instalowali oświetlenie, dotowali szkoły, szpitale i domy kultury. Uważają, że ich władzę należy wzmocnić, bo znają potrzeby mieszkańców. Ci z kolei w naszym internetowym plebiscycie wybrali najlepszego radnego z każdej dzielnicy. W Krakowie mamy 18 dzielnic. Zasiada w nich 372 radnych. Po 21 lub 15, zależnie od liczby okręgów wyborczych. Przewodniczący miesięcznie zarabiają około 2600 zł, jego zastępca 1300 zł, a członek zarządu 662 zł. Zwykły radny, w zależności od aktywności, między 270 zł a 430 zł. Utrzymanie biur rad kosztują rocznie 584 tysiące zł. Wydaje się jednak, że prezydent i radni miejscy nie darzą dzielnic dużym zaufaniem. Pieniądze na ich zadania własne obcięli w ciągu 2 lat o połowę. Natomiast z 39 do 46 milionów wzrosły nakłady na inwestycje powierzone, które muszą być wydatkowane według klucza stworzonego przez magistra. Najwięcej, aż 39 milionów złotych, wydano na naprawę dróg, a 19 milionów na remonty szkół i przedszkoli. Ta kadencja, teraz cytam, ta kadencja w dzielnicach jest najsłabsza od lat. Przy tak niskiej frekwencji do rad dostało się wiele osób nie znających pracy w samorządzie, mówi Grzegorz Stawowy, radny miejski PO. Dodaje, że nie pojawili się rozpoznawalni liderzy i nie widać pracy dzielnic w rozwoju miasta. Swoje zdanie na ten temat ma też prezydent Krakowa. Są dzielnice, które rosną, gospodarują środkami, skupiają się na priorytetach.
ale są też i takie, które próbują wydać fundusze na wszystkie zadania i te pieniądze gdzieś się rozpłynęły, mówi Jacek Majkowski. Władze dzielnic bronią się. Robimy tyle, na ile pozwala nam budżet miasta. Mniejsze inwestycje, ale za to bardziej bliżej mieszkańców, twierdzi Bogusław Przeczkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto. Bogdan Smok, przewodniczący Bronowic, przekonuje, że po wyborach znalazło się paru radnych, którzy przeszkadzali zamiast pomagać, ale i tak zrobiono wiele dobrego w dzielnicy. Będzie reforma. Rządząca w Radzie Miasta PO chce jednak reformy dzielnicy. Po pierwsze, uzależnienia liczby radnych od liczby mieszkańców w dzielnicach. Wtedy samorządowców byłoby około 250. Radni będą bardziej rozpoznawani, a odpowiedzialność nie będzie się rozmywać. Zmniejszymy też koszty utrzymywania rad, mówi Stałowy. Dodaje, że wtedy dopiero należy myśleć o większych pieniądzach dla dzielnic i szerszych kompetencjach. Chcę, by dzielnice wspólnie skupiały się na priorytetach. Na przykład w jednym roku budowałyby głównie boiska, a w kolejnych robiłyby remonty dróg. To powodowałoby efekt skali całego miasta, uważam. Z kolei radny miejski PO Dominik Jaśkowiec chce wprowadzenia możliwości zgłaszania projektów uchwał w dzielnicach dla mieszkańców. Chodzi o realne zaangażowanie ludzi w sprawy ich okolic. Ale to proszę o konkluzję, panie przewodniczący, bo to nie było dlatego, że to jest punkt oświadczenia i komunikacja. To To forsuje również wprowadzenie 17 sołec w Krakowie. Dzięki temu miasto mogłoby pozyskać około 10 milionów rocznie. PO chce zostawić 18 dzielnic, ale prezydent rozważa powrót do 4. To zmniejszyłoby biurokrację, a duże dzielnice mogłyby się zająć większymi inwestycjami. Liczy też, że PO robiąc reformy wyraźnie rozgraniczy zadania dzielnic i magistratów. Dziś często radni miejscy ulegają sugestiom kolegów z dzielnic i do budżetu Krakowa liczącego 3,5 miliarda wprowadzają drobnice, jak na przykład budowę budek dla wrogów za 10 tysięcy. I ostatnia, niektóre sukcesy na tych dzielnic i przy podwórzu duchackim jest napisane. Remont ulic Macedońskiej i Bojki, przystosowanie przychodni przy ulicy Wysół dla osób niepełnosprawnych. To była informacja, która nawiązywała do tego, jak wygląda projekt zmiany ordynacji wyborczej, do czego zmierza rządząca, nie wiem, przykierowana klub PO przez pana Stawowego, że po prostu chcą wyraźnie ograniczyć liczbę radnych, a być może też liczbę dzielnic. No nie. W koncepcji ograniczenia liczby dzielnic i reformy dzielnicy było sporo. Co żadna nie została przeprowadzona. Dobrze, czy funkcje jeszcze, ktoś jakieś oświadczenie albo komunikat? Komisji. Tak, bo oświadczenie i komunikat taki dosłowny rozumienie tego słowa rozumienie. No to proszę. Komisja Kultury 7 marca, godzina 17.30. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 7 marca, godzina 17.00. Komisja Edukacji 6 marca, godzina 17.30. 17.30. Komisja Sportu 5 bądź 7 marca, ale jeszcze nie mam powiedzieć, ponieważ nie ma pana kulacja członka, więc nie. Komisja Infrastruktury 6 marca, środa, godzina 18, a rewizyjna o 19. Komisja Mieszkaniowa 7 marca, godzina 18. 7 marca, godzina 18.30, bezpieczeństwo. Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie ma. W takim razie zamykam 29. sesję Rady Dzielnicy 11.